Siema wszystkim, ja jestem Paczol i mamy waszą ulubioną rockmenkę, wróciła do sklepu. A z tego co mówiliście, kiedyś miała nie wrócić, skin, który miał być najrzadszy ever i tak dalej. Okej, wrócił, mamy ją w sklepie, 2000 fałdolców. Dalej utrzymuję, że skin jest średni, aczkolwiek gitara jest sztosem totalnym, bo już testowałem i zagram solo. Miałem zagrać z Nexe duo, ale nam tam nie poszły gierki, on musi iść do szkoły jutro, więc on wróci gierkę, więc zapraszam was do Nexe, tam link macie w opisie. Kupiłem też tego skina, który jest brzydki. Ten skin za 800 jest brzydki, ale przyda mi się do odcinka nowego, więc dlatego go kupiłem i miałem tutaj dylemat, bo nie miałem fałdolcy, czy skin, czy zbierak. Co do zbieraka, zbierak jest ładny. Aczkolwiek wolałem skina, a zbierak raczej jutro sobie kupię, bo też jest rzadki. Rzadki i ładny, więc zbierak też polecam. I lotnia jest brzydka. Fe. Nie chcę lotni. Lotni nie będę kupował. Ten kilof jest fajny i monikier jest fajny. Monikier jest fajny skin. Taką bluzę bym chciał mieć w życiu. Oczkuś. Oczkuś sztos. Płakanie. Ok. I rockout. Też kupiłem, bo emotka rzadka, rzadka jest emotka, emotki zacząłem kupować, więc okej. I teraz tak, przejdziemy do bugbingów, więc skin z bugbingami. Miałem pokazać wszystkie, okej, fajnie się ustawił, fajnie to widać, ale okej, zjadę wam kamerką niżej może, co? Sorry, że tak cicho mówię ogólnie, ale moja dziewczyna śpi albo nagrywam cicho, albo ginę, więc nie chcę się walić za zero. Czekajcie, bugbing, kurczę, odwróciła się teraz. Nie. Okej. Tarcza. Okej. Nie. Sztos. To fajnie wygląda. Nie. No ogólnie skin nie jest najpiękniejszy według mnie. Co uważacie? Dobra, fajnie mi się teraz odwróciła. Skrzydła sztos wyglądają. Nie. Może być nawet, ale to jest głupie. Nie. 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 Nie, 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 nie. A, i ogólnie fajna solówka wyszła, więc polecam sprawdzić. To fajnie wygląda. I to też fajnie wygląda. Polecam sprawdzić solówkę, bo naprawdę fajna solówka wyszła. I tam trochę gadam. Cały czas gadam właściwie, więc też pogadamy sobie. Może być? Nie, nie, nie. Może być. Gitara to oczywiście, to też fajne. Nie, 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 nie. Nie, nie. Nie, nie pasuje do nich. To pasuje. Chociaż to nie ten styl, ale pasuje. To też pasuje. Nie pasuje do nich za dużo backblingów ze względu na to, że to jest taki skin uniwersalny. No, różowe włosy, jakaś korona, jak statua wolności. To pasuje, fajnie. Więc wątpię, że będę dużo nim grał. Wątpię, że będę dużo nim grał, aczkolwiek gitary będę używał bez ładna. To też jest spoko, ale to jest taka dziwna. No musicie sami, co uważacie, dajcie znać. Okej, lećmy tutaj. No nie. Dobra, weźmy gitarę. I teraz gitara na innych skinach. Tego drugiego skina nie będę wam pokazywał, bo jest słaby. Dobra, i tu mamy 122 skiny, więc nie wszystkie przelecę, co? Gitara ładna, fajnie wygląda do karbida. Różowego, w sensie tego fioletowego. Tu może być. To miśka sztos, zobaczcie jak do miśka wygląda idealnie. Tu też fajnie. Też fajnie. Tu też ładnie, powiem wam szczerze. Tutaj może być. No ładny bugbling. Miśki. Wczoraj nie nagrywałem odcinka, bo mnie nie było w domu. Przepraszam was serdecznie. Pisałem na społeczności i tak mało osób zareagowało, więc możliwe, że nie widzieliście tego. Przepraszam, nie było mnie w domu. Nadrobimy. Tu ładnie. Co dalej? Tu skinów wszystkich nie pokażę, bo to by był odcinek chyba 3 godziny. Tu. Tu. Nowy skin. No gitara jest ładna. No gitara jest ładna, muszę przyznać. No, jak mi się ten skin nie podobał, to muszę przyznać, że gitara jest ładna. Dobra, tutaj sztos. To jest ten sam skin, tylko że włosy inne i nie ma koronki. Inne ciuchy. Super. Super. Okej. 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 Tu sztos wygląda, to jest fajnie. Monikier. Monikier? Moniker, bardzo ładny skin, polecam, 1200 polecam, ten nowy, nie, to jest dziwny skin, sami widzicie, i tu, ten skin jest fajny, wczoraj miałem go nagrać, ale nie było mnie niestety w domu, więc ten skin jest fajny, polecam, za 800, jeżeli będzie jeszcze raz, albo już kupiliście pewnie, tutaj,
Tutaj. Tutaj. Ten skin. No, fajny Bugmink. Bugmink jest fajny, aczkolwiek według mnie najlepiej właśnie do niej pasuje. Polecę takim zestawem i emotka. Będzie grana na wina, bo na pewno wrzucę wygraną grę. Więc zobaczycie w grze. No i co? Widzimy się w gierce. Okej, okay, to miało być duo z Nexe, ale zapraszam was na solówkę, bo trochę nam nie wyszły gry. Wyszła nam jedna fajna gra i chyba Nexe to wrzuci. Teraz zagram solówkę, mam nadzieję, że to fajnie wyjdzie, żeby to było do odcinka. I tak, jeżeli chodzi o lotnię, nie kupiłem jej, bo jest brzydka. Jeżeli chodzi o zbierak, jest ładny, ale miałem dylemat, czy kupić 800 V-dolców skina, czy 800 V-dolców... Poczekajcie. Czy 800 V-dolców zbierak? Wolałem skina, bo mi się przyda do odcinka. Okej, okay, teraz chwilę się skupię i... postrzelam ten... wyczyszczę sobie Paradise'a, a potem, bo mam typa tutaj, a potem jak coś, to będę znowu gadał. Aha, i zapraszam was do Nexa, link w opisie, bo tam będzie gierka ze mną, więc też polecam zobaczyć. Ten sam skin. Jeżeli chodzi o skina, ładny. Aczkolwiek Bugmink jest super, sztosem. Ale skin sam w sobie taki... O. Dobra, easy, łatwo. Powiem wam tak, taktykiem, siada mi taktyk, więc chyba taktykiem będę grał teraz. Nie wiem, liczę tutaj na jakieś... Oby było ponad 10 fragów. Dobra, kolejny typek przyleciał. Aha. A, spadł tu, dobra. Beczka, dobra, pijemy beczkę i okej, okay. Trzy fragi już są, okej, okay. O Jezus, ale ja nisko siedzę. Jeżeli chodzi o skina, rzadki, zbierak do niego rzadki, lotnia rzadka, ale lotni nie, chyba że chcecie cały zestaw, to zależy już od was. Kilof polecam sobie wziąć. W sumie to wcześniej mówiłem wszystko, więc, znaczy mówiłem, powiem, bo dopiero będę nagrywał tą wcześniejszą wersję. Już wiem co powiem. Okej, okay, maców mało. W ogóle jakieś dziwne lagi mam. Problem Paradise'a jest taki, że tutaj latają ludzie non-stop tymi wyrwami, nie wiadomo gdzie, co i jak. Tu gdzieś jeszcze typek był jakiś, bo słyszałem. Dobra, jest. O, druga sezona jest, dobra. Aj, już głowa szła. To jest przykre. Dobra, już ma 0. Dobra, mój. To jest przykre, że wszystkie hity po 40. Dobra, jest niebieski, może... No taktyk to jest taktyk, wiecie jak to się gra taktykiem. Ale siada mi dzisiaj z taktyka, więc zostawię sobie go. No, mam nadzieję, że ktoś kolejny tu przyleci. Dobra, nagrywa się, nagrywa, ok. Launchpada sobie zostawię na razie. Tu był potek, więc biorę. Okej, okay, lecimy. Typki tu budowały. Dobra, jest na dole, dobra, lecimy po niego. Ciekawe, czy mnie usłyszy. XD. Łatwy frag. A, tak jak mówiłem, niedługo będzie, bo teraz się nie przejmujcie jeszcze jakością wideo, bo niedługo będzie nowy komputer, to już będzie Full HD, totalne. Lepsze będą, coś laguje mi strasznie. Ile pingu? 120 pingu, dobra, to lipa. Ale okej. Okay. Będzie lepsza jakość niedługo na kanale, Full HD, mam nadzieję, że wam się będzie podobało. Ja podlecę teraz pod retail troszeczkę, bo typy były... No, znaczy autobus tak fajnie leciał, że był między retail a Paradise'em, więc polećmy na retail. Tu nikogo raczej nie będzie od fatali, ale nie wiem. Może ktoś przyleciał.
No skin... Warto mieć w kolekcji, o, tak to nazwę. Jeżeli wam się podoba, bierzcie, jeżeli nie, no to nie bierzcie. Jeżeli jesteście kolekcjonerami, to bierzcie, nawet jak wam się nie podoba. Może być rzadki dalej, bo pojawił się drugi raz w sklepie dopiero, a wyszedł chyba w trzecim sezonie, albo w czwartym, nie pamiętam, chyba w czwartym. To były chyba te czasy, jak wychodził Ogar Wojny? Nie, później troszeczkę chyba. Jak były E3, te targi E3 komputerowe. To chyba w Ameryce były. To wtedy wyszedł ten skin i wszyscy myśleli, że eventowie, właśnie mówiłem wam, że on wyjdzie z powrotem, więc o, jest typ. Dobra, budowanie, poziom ekspert. Dobra, moje budowanie to jest masakra. Nie przejmujcie się tym, i tak to wygram. Dobra. Źle pułapkę postawiłem. Patrzcie, ja pierdzielę, te pułapki są tak zbugowane. Miały być dobre już. Dobra, jest mój. Super. Kurde, źle pułapkę postawiłem, a było dobrze. Było dobrze, okej, mam dwa duże poty, bandaże. Sztucerek jest, dobra. Mogę wyrzucić to głupie LKM-stwo. MK niebieska, poteczki, shorten, bandażyk jeden i okej, lecimy dalej. Jeżeli ona biegła tutaj, to już raczej typów nie będzie. O, wszystko jest okej? Wszystko jest okej. Raczej już typów nie będzie, więc trzeba iść pod wyrwę. Mam nadzieję, że ktoś będzie na wyrwie, a potem chyba salty. Nie, salty... Kurde, nie wiem. Powiem wam szczerze, że szukanie przeciwników dla mnie to jest naprawdę problem. Mimo, że... Czasami się fraguje dużo, ale to też jest takie, że wiecie, że są... Długie przerwy w zabijaniu. Jeżeli jest minuta, czy tam dwie minuty przerwy, to już jest lipa. Parę sekund, okej. Okay. I przeciwnik, parę sekund, okej. Okay. Tak po 30 sekund, no do minuty, max. Dobra, nie mam żadnego launchpada, nic. Ani pułapek. Czemu tu się nie stawia? Tu też. No nie ma chyba za co się... O, jest typek, dobra. Głowa? Nie ma. Raz za 33. O, chce mnie zabudować, okej? Okay? Wyjdźmy sobie. Te drzewa denerwują strasznie, nie wiem, czy wy też tak macie. Dobra, jest mój. Nara. Easy. O Jezu, bym spadł. Ale lagi. Ale jest w stopingu. Czyli normalnie. Przynajmniej u mnie, bo wiecie, jaki tu jest internet. Dobra, poteczki. 10 podków, ok. I tam typy były, to lecimy po tamtych typów. Wydaje mi się, że strasznie brzydko wygląda gra u mnie na komputerze. Mimo, że mam na Full HD, to potem i tak to się renderuje na 720, ale że tu już Full HD wygląda słabo. Nie wiem, czy muszę zmienić na wyższe ustawienia chyba. No, ruszyła się. Dobra, dwóch typa. No, to pocisk nie opadnie raczej, tak? Okej. Okay. Najpierw w górę dojedziemy, żeby mieć przewagę wysokości po tym. Tylko mam nadzieję, że nikogo z boku nie będzie, bo ostatnio padam cały czas od typów z boku i to jest lipa. Dobra, jest tu? Nie ma. Na dole jest, okej? Okay? Aha, super. Dobra, zaraz bombę dostanę, trzeba się ruszyć. Ej, w ogóle nie wiem czemu, ale babka nie dostała dwa razy. Skara trzeba, po skara będzie trzeba wrócić, ale jedziemy ją dojechać, ona ma zero. Dobra.
Dobra, one wyschyli na bank. Dobra, moja. I jeszcze ognisko. Okej, okay, potki. Będzie duży jakiś? Nie, chyba nie będzie. Dobrze, że mi pułapki tu nie postawiła, bo ogólnie bym padł. Dobra, lecimy dalej. Strefa 8 fragów, 11 ziomków ze mną, czy 10 jeszcze fragów można zrobić. Jakbym tak z połowy zrobił, to by było ok. A, tu już raczej nikogo nie będzie. Dobra, biorę Skara i lecimy pod Dusty. Teraz na Dusty dużo się dzieje ogólnie. Polecam wam tam latać po fragi, bo dużo osób lata teraz. Jestem trochę ciszej ogólnie, bo moja kobieta śpi. Zresztą jak wiecie, o tej godzinie to trudno, żeby nie spała. A i zapraszam was na streama też. Pamiętajcie o streamie, że będzie w dzień. Od 14. Mam nadzieję, że będę długo siedział. Jeszcze jakieś zakupy trzeba będzie zrobić, więc może wcześniej zakupy zrobię. To może streama przełóżmy, nie wiem czy dużo osób usłyszy tutaj, ale może streama przełóżmy na 15-16 i wtedy na chillku sobie zrobię zakupy, bo jedzenia nie ma w ogóle. I będzie git. Będzie go git, będzie git. Dobra, lecimy pod wyrwę, w sensie anomalię. Tam typek jakiś się buduje na Dusty. Dziwne. Dobra, o! Dobra, trzeba się zabudować przed tym RPG-iem, bo to gościu z góry to jest niebezpieczny. Zaraz mu łeb strzelę, easy. Tylko tego się boję. Ten taki... dosyć spoko movement miał. Czyli fajnie się poruszał. Nie ma go tam chyba. Dobra, idziemy po tego drugiego. A, jest tam na tyle. Dobra, na tyle jest. Okej, okay, tego heada nie będę komentował w ogóle, bo szkoda gadać. Jeszcze bym dziewczynę obudził. Gościu poszedł tam na dół, ale tutaj jest... tam nikogo nie ma. O, jest, dobra. Ej! Kurde. Dobra, i tak jest mój. Ej, wskocz tu. Easy! Jezus, ale mi się zbugowało, nie wiem czemu. Cicho. Dobra, śpi dalej. Nie wiem czemu się zbugowało, bo kliknąłem nagle na budowanie i mi się wyjęła emotka. Mam emotki pod B i nie kliknąłem nic w okolicach B nawet. Więc nie wiem co się stało. Dobra, Siorbix by się przydał jakiś albo cokolwiek. Dobra, tu nikogo nie ma. Ale pójdę jeszcze po tej temy u góry, może coś ma do leczenia, bo 46 HP to jest mało. Jezus, ale bombę dostał tamten gościu. Ej, ale on się nie ruszał i był w ogóle słaby. Typu w ogóle nie widzę. Jeszcze 4 osoby. Może 14 mi się uda. Ale ta gra to jest po prostu porażka, bo fragi spoko, ale... też śpię w sumie, jest 5:30, więc też lipa. Mam nadzieję, że ten odcinek tak do 7 się wrzuci, bo chcę go fajnie zmontować. Znaczy, on zmontować. Dodać tam backblingi i tak dalej, więc... Dobra, tego RPG-a chyba sobie wezmę. Ciekawe, jakiego ma kolor. Niebieskich RPG-ów chyba nie ma, więc albo złoty, albo fioletowy. Fiolet to dobra, może być. O. Patrzcie, nawet nie umiem się budować bez przeciwnika, nie? Dobra, pomperkę trzeba wziąć. To jego i tak nie używam, więc walić. Gdzie oni są? To albo bambiki pochowane, albo nie wiem co oni robią, że ich nie widzę. Dobra, macy, lipa macy, dobra. Spoko z cegłami i z metalem, ale nie mam drewna. A na budowanie najpierw drewno, tak na jeden na jeden. Jest launchpad. Przyda się na strefę później. To nie użyłam jeszcze, zejdę sobie normalnie. Kurde, nie ma typów, a już
Przydałoby się wygrać. Będą gdzieś. Dobra, zbuduję się na Dusty, mam strefę fajną. Tylko matcy, kurde. Od tej strony muszą być, no bo gdzie indziej mogą być? Tam ktoś był. Ale raczej nie ma go tu. Tu też nie ma. Nie wiem. W ogóle mam mikrofon tak blisko twarzy, bo... Fajnie, mam rękę, tak przełożyłem sobie rękę, że myszką mi się dobrze gra. A poza tym muszę być cicho, bo wiecie, no. Wiecie, jak to jest w związku. Albo jesteś cicho, albo giniesz. Za zero. A ja wolę się za zero nie wywalić. Dobra, zostały 3 osoby, więc 13 chcę. Dobra, zbudujmy taką większą prowizoryczną bazę. Dobra, tu ich nie ma. Tam ich nie ma. Tu ich nie ma. Tam są, dobra, ale tu jeszcze. Nie. Są tam. Widziałem jednego typa tam na daleko. Tu nic. Krzak nic. Tam są. No, już jest dwóch tam, dobra. To tam trzeba postrzelać. Tylko boję się o czwartego, żeby Heda mi gdzieś nie strzelił. No, jak to nie weszło? Żeby ten czwarty mi Heda gdzieś nie strzelił, bo jak. Wiecie jak to jest, nie? Bierzesz się z dwoma? Dobra, jeden ucieka, czyli pewnie ma mało. Dobra, jest tutaj, dobra. Aj, myślałem, że pójdzie na lewo. Dobra, pewnie tam się skitra, a tego trzeba zabić. O, dobra, już wiemy gdzie jest czwarty. Dobra, jest mój. Za 7, serio? Dobra, przynajmniej nie trafił. Kurde, apteka spadła. Serio, za 7 gościu dostał. Jak ona nie dostała tego Heda? Dobra, dwóch mi zostało. Jeden jest gdzieś na lewo, moje lewo albo plecy. No wydaje mi się, że tam kampi cały czas. Na wszelki. A drugi jest tutaj, okej. Okay. Ten RPG jest zbyt mocny teraz, wydaje mi się. Jeszcze zwiększyli szanse na ten? Dobra, nie trafi tam. Dobra, tu mi ktoś dojeżdża chyba. No, dobra. Ale robi błąd. Mam RPG-a. Okej, okay, raz. Czemu ona nie padła? Dobra, easy. Dobra, i szybko, żeby tamta mnie nie podjechała, bo będę ją lipę. Okej, okay, dobra, wygraliśmy grę. Proste. Dobra, dosyć, że spadła, też dostała do mnie Heda. Okej, okay, w takim razie dziękuję, że wygraliśmy tę grę i teraz tak. Teraz opowiem wam historię o tym, jak Rockmanka rozwaliła jeden na jeden kolejną Rockmankę, jeszcze tak w koncertowym stylu, okej? Okay. Tylko trzeba iść do strefy. Launchpad, żeby spadł. Dobra, gdzie ona jest, kurde? Ale ja mam strefę, więc ja przetrzymam w strefie i będzie easy win. Dobra, jest tam gdzieś coś się budowało. Dobra, jest u góry. Nie wiem, po co ona tam wchodzi, myślę, że dalej jestem. Ona traci czas. 20 sekund ma, żeby wejść do strefy, a ja jestem prawie na początku, więc... Trochę laguje. Dobra, ma kewa jeszcze. Ej, nad głową.
Dobra, i tak już wygrałem. Proste, patrzcie. Nie, no wiem, żartuję tylko, ale mam nadzieję, że to będzie easy. Dobra? Dobra, GG. Dziękuję. Emotka sztos. Dziękuję bardzo. Mam ognisko, żeby historię wam dokończyć? Nie mam, więc historii nie będzie. Dzięki. Zapraszam do subowania i do zostawienia łapki w górę. Do zobaczenia, na razie.